Witajcie. No, znalazłem drugi ten uchwyt. Zaraz go będziemy montować. Przy okazji kupiłem piątkę paliwa, bo tutaj mam jeszcze jeszcze dychę. To zalejemy do ciągnika, bo bez paliwa to nie chce jechać. O, nie wiem czemu. W każdym razie, słuchajcie, co jeszcze udało mi się sprawdzić. Tutaj te śruby, o, tutaj co wchodzą, to są te same co te. Także świetna sprawa, bo do tej czerwonej pójdą. Są bardzo mocne śruby. To są śruby jakieś ze stali nierdzewnej, ale A270, to powiem Wam, że nie mam pojęcia, co to znaczy. Ale takie to śruby są. Także zamontujemy tam do tamtej czerwonej. Przy okazji byłem dzisiaj zobaczyć, jak ona wygląda i od razu zobaczyć tego tura. No nie, słuchajcie, popękany dosyć mocno. Dosyć mocno popękany i byłoby dużo spawania. Co prawda jest to do zrobienia, ale to trzeba by robić na ciągniku, a jak będę to robił na ciągniku, to będzie bardzo niewygodnie. I to jest problem. Dlatego zastanawiam się, słuchajcie, czy nie pasowałby ten tur od ciapka w całości z ramą. Czy tylko, że tu będą wtedy te takie, no tam też są te sztyce takie. Ale po prostu tamten jest taki mocniejszy. Nie wiem, czy tu się da go zamontować tamtego od 25, od 30, bo to ten sam tur jest, z tego co słyszałem. Także proszę, odpowiedzcie mi tam w komentarzach. Przy okazji jeszcze raz bardzo Was proszę o komentarze, o łapki, o subskrypcje. To jest bardzo ważne. Ostatnio powiem szczerze, że te statystyki mi mocno spadły i się tym zmartwiłem. Ale to spadły to dlatego, że wiadomo, po prostu robię za granicą i nie mam czasu tyle, co bym chciał mieć, żeby po prostu poświęcić na produkcję tych filmów. To naprawdę dużo czasu zajmuje i tylko tyle wystarczy, żebyście po prostu robili te wyświetlenia. Jeżeli macie taką możliwość, jeżeli chce się Wam po prostu w jakikolwiek sposób pomóc, to klikajcie te reklamy po prostu, niech one sobie jakoś tam idą. I to pomoże mi ten kanał po prostu rozwinąć, a na czym bardzo mi zależy. Do tej pory nie stosowałem do Was tego apelu, ale myślę, że mogę sobie na to pozwolić, ponieważ widziałem, jak te fajne statystyki po prostu rosły, było, ten kanał się rozwijał coraz bardziej, nagle to strasznie mocno spadło w dół. I mówię, to wszystko widziałem ze względu właśnie na to, na te moje wyjazdy tam, gdzie nie mam możliwości produkować tych filmów i tak dalej, i tak dalej. To tylko taki apel. Z drugiej strony jeszcze raz pozdrawiam serdecznie moich wszystkich widzów, subskrybentów i tych, którzy nie subskrybują mojego kanału. Oglądajcie, tu się będzie teraz coraz więcej działo. Mam na razie do... Nie wiem, do końca tygodnia, zobaczymy co w przyszłym tygodniu, jeszcze to się wszystko okaże. Trochę czasu na to, żeby ponagrywać. 60 zrobię, słuchajcie, a propos alternatora jeszcze. Zamówiłem nowy. Niestety tutaj z tego się nic nie da zrobić, jak zdążyliście zobaczyć w poprzednim filmie. No nie da się i koniec, także tutaj czekam. Dzisiaj być może przyjdzie. Także czekam, jak nie, no to już myślę, że jutro na pewno będzie. Zakładamy, zaczepiamy brony i jedziemy w pole. Dobra, tymczasem nalejemy paliwa i zamontujemy ten wspornik. Dobra, przygotowane 15 litrów paliwa. Tutaj lejek, sitko, z sitkiem lejek, w każdym razie pamiętajcie, bo tu widzicie, jakieś tam zawsze syfy się dostają i dobrze by było, żeby to się do zbiornika nie dostało, bo potem pompę zatyka, zapycha i tak dalej. No. Tu otwieramy. O, jeszcze damy na wszelki wypadek to, żeby nie spadło. O, zakładamy, słuchajcie, kamerę na czoło i będziemy lać paliwo. O, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej widać niż w ostatnich moich filmach, bo tam widziałem, że źle ustawiłem tą kamerę. Muszę do tego jakoś jeszcze się przygotować lepiej. O, w każdym razie tak, wczoraj, słuchajcie, jeszcze co się stało. Nie wiem, czy pamiętacie jeden z moich filmów, tam gdzie montowałem tura do 25.
to tam mam taką konstrukcję, widać konstrukcję pod foliak. Drewnianą i było tam trochę zarośnięte, trochę, właściwie bardzo mocno zarośnięte. I wczoraj postanowiłem to, słuchajcie, przekopać i przygotować pod sadzonki ogórka i pomidora. Dzisiaj jak zdążę, to spróbuję przygotować te sadzonki. Mam tam nasiona kupione jeszcze w zeszłym roku, bardzo fajne. O, kurier. Czekajcie. To muszę przerwać i zaraz będę. Nie, to nie był kurier. Jakiś bus, ale pojechał. No bo czekam na właśnie ten alternator i byłbym zaskoczony mile, gdyby to był on, ale to nie on. Dobra, lejemy dalej. No i w każdym razie przygotuję te sadzonki. Ziemię tutaj mam z ogrodu, bo kiedyś nawiozłem takiej bardzo dobrej czarnej ziemi i tą ziemię wykorzystam. Ona nie powinna mieć chwastów żadnych, także wszystko będzie dobrze. I wysiejemy ten z nasion. Mówię, no kupiłem jakiś czas temu, nasiona były, z tego co pamiętam, ekologiczne, bardzo mi na tym zależało i udało się tego dokonać, także dzisiaj tylko dzisiaj będzie wysiew, jak to się wszystko uda. Dobra, tu na razie to zostawimy, a tymczasem jeszcze co? Aha, tu jeszcze, wiecie co, przydałby się wskaźnik paliwa gdzieś zorganizować, zobaczyć ile tego tam jest, co? To będzie dobre. Co myślicie? Powinno być dobre. Zobaczymy ile paliwa. No będzie. Czekajcie, ile tego będzie. No będzie prawie pół zbiornika jest tutaj. No nie wiem ile to pół zbiornika, ze 30 litrów tam będzie. Także myślę, że trochę starczy. Dolejemy jak będzie trzeba, a tymczasem przygotuję śruby i zakładamy ten następny wspornik. No, śruby przygotowane. Jakieś stare podkładki znalazłem, ale to nie ma znaczenia. Zobaczymy teraz, gdzie ten wspornik przyłazi. Chyba to był lewy, z tego co pamiętam. I on jakoś chyba tu, albo jeżeli tak, no i widzicie, kurde blade, tutaj trochę przeszkadza ten wichajster. No i niedobrze, zobaczcie, no tu by pasowało, ale to będzie przeszkadzać, jakbyśmy to przełożyli na tą stronę. No będzie przeszkadzać. Skubaniec. Tu nie da rady, tam nie da rady. Tu to już w ogóle. A może to na tą stronę jest? Nie. To też nie tu. Tu lepiej pasuje. To jest na tą stronę. Dobra, czyli to musimy tutaj. Oj, patrz, jeszcze ostatnie podkładki jeszcze spadują. Dobra, nie mówmy tak głupio. Spadają. To sobie, widzicie, tutaj teraz mam trochę takich śrub. Kiedyś jak się kończyła budowa, to kazali nam wszystko wyrzucać. Wszystko. Więc poszedłem do kierownika. Powiedziałem mu, że czy mogę, zapytałem się go, czy mogę wziąć sobie te śruby. Się zapytał po co.
A ja mówię mu, że jestem, słuchajcie, rolnikiem i że potrzebuję. To już nie dał mi dokończyć, powiedział, aha, jak jesteś rolnikiem, to ja wiem, ty potrzebujesz wszystko. No i rzeczywiście, no tak. No i po skończonej budowie mogłem sobie to wziąć, bo to wszystko lądowało w kontenerze na śmieci, miało jechać na złom. No i tak sobie wziąłem, a tu widzicie nierdzewne czy te śruby. Także nakrętki też nierdzewne. Nie wiem, do czego oni to stosowali, ale takie były potrzebne. I mam trochę tych ósemek i dziesiątek takich się tam udało pozyskać i tyle. Zaraz to dokręcimy. Kręcimy. Trzeba jeszcze tylko, słuchajcie, tu wziąć siedemnastkę i tu śruba siedemnastka, znaczy dziesiątka, przepraszam, klucz siedemnastka i tutaj. I zaraz przyjdziemy, będziemy robić dalej. No, śruba jest, przy okazji podkładka sprężynowa, ale tutaj zdejmiemy jeszcze tą. O ty! Co ona tak siedzi? Jakby ktoś jej kazał. O, jest! Będzie trzeba odpalić, słuchajcie, i zobaczyć jak ten podnośnik, bo to coś mi się nie chce wierzyć, by to tak miało być. O! Nie, to nie tak. Coś tu jest nie... Nie halo, słuchajcie. Jeżeli to założę w ten sposób, no jak to możliwe? Czy co oni, kurde, blade odstawiają za cyrki? Przecież to powinno ładnie pasować wszystko, a tu się coś... Co ja nie wiem, po prostu... No nie, tego nie mogę naciągnąć. Nie, no nie wierzę, po prostu taką kaszanę? No nie możesz, popatrzcie co to jest. Tam wychodzą długie. Czyli tutaj też będzie widać te dwie dziury tu. I idzie długie, no to ten będzie tutaj. Może spróbuję to przesunąć. Tutaj bliżej. I sprawdzimy, może to ma być na bliższym tym. Na bliższych mocowaniach. No bo jeszcze tak. No ale nie, no zobaczcie, jeżeli to... Ale numery, no słuchaj, tak to takie rzeczy, wiecie co? To są proste sprawy. Naprawdę, ten producent, który robi takie rzeczy, to on raczej powinien wiedzieć, co on robi. No takie, tak mi się wydaje. Zobacz, no. I co, ja mam sobie to doginać teraz, tak? Ojejku, no. Dobra, coś trzeba tutaj, widzicie, nawet najprostsze rzeczy. Czekajcie, teraz tak, to na dziury nie pasuje w tą stronę. Na dziury pasuje w tą stronę. I wtedy jakbym to dociągnął, tu odepchnął, to by pasowało. I chyba to tak ma być. Dobra. Montujemy to w ten sposób. Zobaczymy, czy się uda. Gdzie to jest? Jak to tam wygląda? Tu? O! Drugie tu na dole. Dobra. I trzecie
idzie. Trzecie idzie. Kurczę, nic nie widzę. Nie dość, że ślepy, to jeszcze nie widzę, no. Dobra, to mamy. O, teraz trzeba odepchnąć błotnik. Ale jaja. Nie, no to już jest po prostu żart jakiś. Patrzcie. No nie, i co? I tu nie wchodzi. Dobrze mówiłem, że dziadostwo odstawiają. I trzeba iść po pilnik. Podszlifować to trochę, bo... No bo tak robią, jak robią. No, jest pilnik. I tu trochę to podszlifujemy. Tylko szkoda, że nie mam okrągłego. Byłby lepszy. Nie wiem, czy to przez te zadziory, czy coś. Odkręcimy to. Ale spodziewalibyście się tego? Otwory tutaj są na dziesiątkę. A te nie pasują. Oj, producenci, producenci. Wzięlibyście się za porządną robotę, a nie taką fuszerkę odstawiać. No, minimalnie. Tam jeszcze jeden gwint. Wiertarką tego nie mogę zrobić, bo urwę wiertło. Bo to jest tak tutaj minimalnie, że jak mi się zaczepi, to skontruje i pęknie. Niestety. A frezu nie mam. Frez by się przydał fajny. Kurczę, na wiertarkę założyć. On by tutaj to ładnie wtedy wyfrezował. No, ale mam nadzieję, że za chwilę to będzie dobrze, zaraz. No już trochę wchodzi, widzicie? Jeszcze troszkę. Może z tej strony. No na siłę tego nie chcę, bo urwę, zniszczę gwint tutaj. Ja jest dosyć. Zobaczmy jeszcze, jak się śruba wkręci, ile ona tam, czy ona nie jest za długa. No, pamiętajcie, słuchajcie, komentować, dużo komentarzy, piszcie tam cokolwiek, no, cześć, pozdrawiam i tak dalej, ja na każdy komentarz zawsze odpisuję, jak widzicie. Lajkujcie, proszę Was, te moje filmiki, bo one też po prostu dużo pomogą i doceniam to bardzo z Waszej strony. Fajnie coś takiego po prostu widzieć, jak jest, takie właśnie te łapki są tam w górę, to wszystko idzie. Wtedy to się aż chce robić. No i teraz jak będę kupował, słuchajcie, drugie, bo widzicie, tak było w sklepie akurat. Ten był prawy, ten był lewy, no to teraz muszę kupić na zmianę. Lewy przedni, prawy tylny. O, zobaczcie, jaki tu piękny napis znalazłem, słuchajcie, na tym podnośniku. Widzicie? Nie wiem, czy to widać. Archimedes. We Wrocławiu była fabryka Archimedesa i oni robili właśnie takie różne rzeczy. Rzadkość to jest. Nie wiedziałem, że do 60 robili plecaki. A widzieliście, macie jeszcze na przykład jakieś takie plecaki u siebie z jakichś firm? To piszcie, bo jestem sam ciekawy, w jakich zakładach to było produkowane, bo to, że we Wrocławiu w Archimedesie, to bym tego w życiu nie podejrzewał.
I jest to dla mnie taka ciekawostka. No. Dziura doszlifowana. Można zakładać ten wspornik. A tu lekko, tylko na sztukę. Teraz tego musimy odepchnąć. O. O. I to ma być tak w ten sposób. Tu go dokręcimy. O, tak. Dobra, solidnie. Teraz tu. O. I dokręcone. Teraz jeszcze tylko przeniesiemy trzynastki i dokręcimy tutaj to. I od razu inaczej. To na razie położymy tu. Tu zostawiłem trzynastki. Nakręcona. Teraz tą. O. I ostatnia. O. I zakręcona. No i teraz to już go nie ruszy. A co dopiero jeszcze z przodu go. Ale zobaczcie, co się stało, widzicie? To chyba to są te nieoryginalne błotniki dziadowskie. Takich rzeczy nie powinno w ogóle być. Bo on się tutaj niepotrzebnie wygiął. No patrzcie, jaka tu linia jest. Teraz brak linii w ogóle. A zobaczmy na ten drugi. Bo on ma tutaj też założony. No też się lekko wygiął. Ale on... Bo on tu jeszcze musi dojść... Tu, bo on tu jeszcze lata, no ten już nigdzie nie poleci. No ale co, no nic, tak musi być, no tutaj nic nie zrobię, bo tu go nie przykręcę, bo będzie za daleko, więc tu nie mogę tego odstawić, musiałbym mieć dłuższe te wąsy, ale te z kolei nie mogą być dłuższe, bo będą zaraz tutaj przeszkadzały pod podnośnik, bo będzie inny kąt od razu. No i sprawa się po prostu tutaj nam nie uda. Musi tak zostać. I to samo będzie tutaj. Pewnie, jak znam życie. Dobra. To co, jeszcze tego druta, nie wiem, bo ten drut tutaj jest, a drut to wiecie, w polu no chyba nie ma ważniejszego elementu jak drut. Jak jesteś człowieku gdzieś tam, coś robisz, obojętnie co, i nagle się coś tam urwie, odczepi i tak dalej, nie wiem. Przy bronie łańcuch odleci. Nie ma lepszej roboty od druciarstwa. Możesz to zrobić zawsze, w każdej chwili. Oczywiście zajechać do domu i poprawić. Ale to musi być zawsze przy ciągniku. Dobra. To tyle mamy na dzisiaj. Taka króciutka relacja. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!